witamy ponownie na hali AZS-u na piątym turnieju Klimontowicza. Drugi mecz, tym razem gra zespół MKS-u Zabrze, faworyt tego turnieju w granatowych strojach i drużyna gospodarzy AZS Katowice i rzuty wolne wykonuje zawodnik z numerem 4 nieskutecznie. 5 minut przed końcem meczu Zabrze prowadzi 41-27. Drużyna zabrzańska jest silnym zespołem, która w tym sezonie powalczy na pewno o mistrzostwo Śląska. Choć nie mają za szerokie ławki, ale wszystka graczy, która gra naprawdę na wysokim poziomie. Sakowicz, reprezentacja Polski, szeroka reprezentacja Polski, Deja. Dalej w posiadaniu zawodnicy MKS-u Zabrze. Deja z boku. Maślanka. Ładne do ogrodnika. Ogrodnik. I wybija mu sprytnie zawodnik numerem 4. Turniej Klimontowicze jest akurat już trzecie sezonu. Już mamy jedną kolejkę za sobą. Maślanka, Sakowicz i kolejne punkty dla MKS-u. I przy piłce czwóreczka do teraz świetna, których znam, to jest Donersa chyba, nie? Kamza, przepraszam, tym trenera, pomyliło mi się. Ale nic nie stworzyli z tej akcji Dominik Deja, chłopak, który ma dynamit w nogach, potrafi świetnie penetrować, szybko wejść, dobrą asystę dać do ogrodnika. Znają się Deja, ogrodnik i Sakowicz już od Monika Młodszego, grają razem, są ograni, zaliczyli nie jeden sukces, wszyscy zmieścili się w kadrze Śląska, no w tym roku obiecują mistrzostwo, ale zobaczymy. Na mistrzostwo jest więcej drużyn chętnych. I rzuty osobiste. Mateusz Ogrodnik też się obił o szeroką kadrę Polski. Skutecznie. Czy dołoży jeszcze jednego? Zobaczymy. Jutro już będzie w mecze o puchar finałowy. Zabrze po tym meczu gra kolejny mecz z UKS-em Katowice. Specjalnie dla śląskiej koszykówki młodzieżowej. W meczu Zabrza i Katowice.